przyjeżdżam tutaj wielokrotnie od tamtego czasu, jestem wykorzystywany do różnych posług. Od spraw negocjacyjnych drobnych, których w funkcjonowaniu związku zawodowego jest wiele, poprzez występowanie przed sądem w obronie pracowników, w tym wypadku chyba jakiejś kopalni, nie pamiętam której, którzy uczestniczyli w proteście i milicja obywatelska sformułowała pod ich adresem kryminalne zarzuty. Ja występowałem na pierwszej rozprawie, na drugiej chyba już Janusz Krzyżewski. Wiem, że byli z nas bardzo zadowoleni, bo Januszowi wręczyli taką wyrzeźbioną w drewnie statuetkę jakby świętej Barbary w czarnym węglu, jakby puchar, w który wkomponowana była statuetka świętej Barbary. Janusz trzymał to do końca swojego życia, nie wiem gdzie to jest w tej chwili, w swoim mieszkaniu w Warszawie. Jak pierwszy raz się zjawiłem, Jasiu mówi, popatrz, to stoi u mnie, ale razem żeśmy to dostali. Pamiętam jakieś wydarzenie polegające na tym, że wspólnie z Jackiem Jagiełką oraz większą ilością młodych ludzi rozdawaliśmy jakieś ulotki na dworcu w Katowicach. Byliśmy na krótki moment, tam pół godziny czy godzinę. Zatrzymali przez milicję, nas kazano puścić. Pamiętam jakieś rozmowy, to się chyba nazywało rozmowy prewencyjne, które prowadził z nami taki przedstawiciel Służby Bezpieczeństwa. Jeżeli dobrze pamiętam, pan będzie miał możliwość sprawdzenia tych chyba się, to był major Goraj. Tak się przynajmniej przedstawił, charakterystyczne, pamiętam atmosferę tej rozmowy, która była o wszystkim i o niczym oczywiście w tej sytuacji, gdzie on nas umoralniać. Myśmy się starali umoralnić jego. Siedział, palił papierosa, odpalał jednego, drugiego, ręce mu się trzęsły, a myśmy ładowali w niego argumentami na temat jego i jego instytucji i całego systemu niecnót. Przy czym pamiętam, że próbowałem dorównać Andrzejowi Rozpłochowskiemu, ale to było trudne. I Kazimierz Świtoń, i Andrzej Rozpłochowski byli dla mnie bardzo ważni. Nie ulegało wątpliwości, że powinni ze sobą współpracować. Jeżeli były jakieś konflikty pomiędzy nimi, to ja starałem się trzymać od tych konfliktów z daleka. Zresztą to nie była moja rola się do nich ustosunkowywać. Ktokolwiek nie byłby działaczem MKR-u, potem MKZ-u, korzystałby z mojej pomocy. Z perspektywy czasu to może nie tyle o MKZ-cie, co w ogóle o tamtym pokoleniu solidarnościowym. Należałoby powiedzieć, że wybór Jana Pawła II na stolicę Piotrową obudził pokolenie. Rzeczy niemożliwe stały się możliwe. Zmiany w sensie mentalnym wisiały w powietrzu. Mnie bliska jest diagnoza tej eksplozji Solidarności w 80 roku, która łącznie obejmując Solidarność pracowniczą, rolniczą, rzemieślniczą i cały szereg innych związków z nimi związanych obejmowała ponad 10 milionów ludzi. Bliska jest mi diagnoza, że to był rodzaj narodowego powstania. Pojawienie się w systemie totalitarnym związku zawodowego, który nie podlega totalitarnej kontroli. Może być zwalczany, może być infiltrowany, ale instytucjonalnie jest wolny. Było wyłomem w systemie politycznym i naród polski znakomicie to wyczuł. Po prostu wszedł w ten wyłom całą siłą,
Wtedy wszyscy byli w Solidarności. Łącznie z działaczami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którzy dla chleba się zapisywali do partii, ale później potrafili się cieszyć, jak ta partia dostawała w skórę. Różny był może tylko stopień radykalizmu, różny był stopień także infiltrowania poszczególnych środowisk. Przywilejem właśnie takiego środowiska jak Huta Katowice, czy takiego z relacji przyjaciół znanego mi środowiska jak region Podbeskidzie, czyli właśnie wspomniany Patryk Kosmoski, było to, że to byli ludzie skończenie wolni, wewnętrznie wolni. Można się było z nimi kłócić, nie zgadzać, można się było awanturować coś. Ale to była kłótnia między swymi. Dla uczestników Wielkiego Ruchu Solidarnościowego to była jednocześnie ogromna szkoła. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat wzięcie na siebie współodpowiedzialności za organizowanie się dla realizacji dobra wspólnego. Wcześniej to było zastrzeżone dla Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, bezpieki i ich przyległości. To była kwestia uczenia się, nabywania umiejętności organizacyjnych, poznawania gospodarki także, struktur. To była kwestia uczenia się państwa, to była kwestia uczenia się zabierania głosu. To otworzyło też drogę do takiej uświadomienia potrzeby dokształcania się z historii Polski, z filozofii, z prawa, no, z przeróżnych dziedzin, które okazują się szczególnie użyteczne w pracy publicznej, a niektórzy z nas mieli całkiem niezły szlif dzięki właśnie takim środowiskom, jak środowisko Klaty Krzyżowskiego, które wychowało mnie. Nie wiem, czy pan zauważył warszawski oddział IPN-u na temat Ligi Narodowo-Demokratycznej. Wydał taką osobną publikację, zresztą tam jest także moja wypowiedź, tam między innymi aktywność Klaty Krzyżowskiego i całego tego naszego środowiska, aż po reminiscencje śląskie jest przynajmniej zasygnalizowana, opisana, to oczywiście byłoby powiedziane za dużo. Natomiast to była sytuacja uprzywilejowana, że ja miałem tak znakomitych nauczycieli i kierowników pracy politycznej, że ja tyle wiedziałem, tyle w związku z tym mogłem, umiałem. Wielu ludzi tego zaplecza, tego całego bogactwa, które ja otrzymałem, nie miało. No i zauważali, że to jest potrzebne, więc potrzebowali. Pamiętam taką scenę, przepraszam, że wyskakuję do przodu, ale jest zjazd Solidarności. Pierwsza część tego zjazdu w hali Oliwia w sierpniu 1981 roku. Tam Janusz Krzyżewski działał w charakterze eksperta. Ja go tam odwiedzałem na takich wielkich trybunach nad tym lodowiskiem, na którym siedziało blisko 1000 delegatów. Andrzej Rozpłuchowski, który był jednym z delegatów zazwyczaj siedzących tam na dole, przyszedł na górę to porozmawiać z Januszem Krzyżewskim. Ja byłem na trzeciego przy ich rozmowie. I w pewnym momencie Janusz, który był właśnie, tak wspomniałem, znakomitym analitykiem politycznym, zaczął mu pokazywać palcem dosłownie, popatrz, kto do kogo idzie, kto za chwilę się odezwie. Zaraz patrz, tam stamtąd na pewno wyjdzie inicjatywa, pewnie, ponieważ nagłośnienie szło, pewnie będzie tego dotyczyło, o widzisz, mówiłem ci, będzie tak i tak. I po pół godzinie czy godzinie takiej obserwacji z komentarzem Janusza Krzyżewskiego Andrzej Rozpłochowski mówi: panie mecenasie, z panem to się od razu widzi kilka razy więcej, niż bym tam siedział u dołu. Więc to jest właśnie ten przywilej bycia zorientowanym. Dzisiaj ja mógłbym takie komentarze udzielać, wtedy mógł udzielać ich Krzyżewski, ja mogłem podobnie jak Andrzej Rozpuchowski je podziwiać. Mogę się tylko domyślać, że z perspektywy środowiska, zwłaszcza ekspertów zgrupowanego wokół Lecha Wałęsy,
przywiezionego samolotem z Warszawy w ramach porozumień pomiędzy strajkującymi a Komitetem Centralnym, Andrzej Rospuchowski poważaniem cieszyć się nie mógł. Trwała próba opanowania wydarzeń metodami politycznymi przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą i przez Bezpiekę, a ludzie, którzy byli z natury swej wolni, tak jak na przykład Andrzej, musieli być siłą rzeczy traktowani jako najbardziej trudni przeciwnicy. Kiedy pojechałem do Radomia już w sierpniu, podjąłem kontakt na pracę w Solidarności Rolników Indywidualnych i kontakt osobisty z między innymi Andrzejem Sobierajem, szefem tamtejszego regionu. Wtedy się zorientowałem, że osoba Andrzeja Rospuchowskiego jest im znana z posiedzeń krajówki i jak widzieć szanowana. Natomiast na pewno wiem, że z Podbeskidziem współdziałali blisko, no ale to właśnie ten tandem Klata-Krzyżewski. Ja powiem pewną taką anegdotyczną sytuację. To są rzeczy znane mi jedynie z relacji. OKPN, czyli Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza Nauki, jeśli chodzi o poglądy polityczne, które były wśród tych ludzi reprezentowane, zgromadzonych z naukowców instytutów badawczych z całej Polski, to tak bym powiedział się sytuowały w większości od różowego do czerwonego. Co nie znaczy, że nie były solidarnościowe. One się wszystkie jakieś w owym czasie mieściły w formule Solidarności. Natomiast w osobach Klaty i Krzyżewskiego mieliśmy do czynienia z takimi bardzo klasycznymi przedstawicielami historycznego ruchu narodowego. Czyli można by było powiedzieć, powinno dochodzić do jakiegoś iskrzenia. Miałem świadomość, że cały szereg konkretnych spraw było rozstrzyganych przez tych dwóch panów najprostszą z możliwych metod. Mianowicie przyjeżdżali i kłócili się ze sobą za wzięcie, a komisja zajmowała się godzeniem Klaty i Krzyżewskiego. Wracali do Warszawy i uzgadniali, o czym będą się kłócić następnym razem. 26 maja obroniłem pracę magisterską z historii doktryn politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. No i ponieważ w tym czasie przebywaliśmy z żoną w Radomiu, chcieliśmy przejechać do Warszawy, ale okazało się, że tracimy mieszkanie, znaleźliśmy się w pewnym momencie na bruku. Trzeba było czym prędzej szukać pracy. Wiceszefem Solidarności Rolników Indywidualnych w Radomiu był młodszy brat Henryka Klaty, wspomnianego już Jerzy. No i on mnie zatrudnił jako pracownika do spraw interwencji Solidarności Rolników Indywidualnych i na tym stanowisku związkowym, etatowym dotrwałem do wprowadzenia stanu wojennego. Z takich interwencji, które pamiętam, to przed prokuraturą w Grójcu, która rozpoczęła ściganie rolników prowadzących negocjacje ze swoim wójtem i sekretarzem, a ponieważ wójt i sekretarz byli nie dość uprzejmi, nie dość skłonni do rozmów, to ich zamknięto pod kluczem i trzymano, dopóki ich milicja obywatelska nie wyswobodziła, no i sformułowano do rolników zarzuty. Ja pojechałem, żeby prokuratorowi powiedzieć, że ja oczywiście sobie zdaję sprawę, że w rozumieniu przepisów prawa zachowanie negocjatorów było naganne, ale jeżeli oni zrobią z tego proces, no to związki nie będą miały innej możliwości, jak stanąć w ich obronie i będziemy mieli kolejną eksplozję, a po co im to? No więc to, co my mamy zrobić, to weźcie panowie, udzielcie pouczenia. No więc wezwano tych rolników, udzielono pouczenia i odstąpiono od ścigania, co dobrze świadczy o przytomnych prokuratorach tamtejszej prokuratury w sytuacji kontrowersyjnej. Nie wszyscy byli tak rozumni. Solidarność Rolników Indywidualnych budowana była od dołu, a na podstawie wiedzy o tym,
że robotnicy to już swoją zrobili, to my swoją rolniczą też musimy mieć. Analogicznie było w środowiskach rzemieślniczych i analogicznie zaczęły się organizować inne środowiska, na przykład świat kultury, świat nauki, no więc, jakieś środowiska kombatanckie i tak dalej. W ziemi radomskiej Solidarność rolników powstawała głównie w Odżywole i w Starej Błotnicy. Od protestów rolniczych dotyczących cen skupu i w ogóle zasady skupu przymusowego, ale to były główne kwestie. I od demonstracji polegającej na tym, że na przykład w Odżywole rolnicy ciągnikami wyjechali, zablokowali drogę, jeździli w kółko i to nie było 5 ciągników na krzyż, tylko to było pewnie parę tysięcy ciągników z okolic bliższych i dalszych, więc to była taka bardzo reprezentatywna działalność. Z tego co pamiętam, w czasie, kiedy dochodziło do stanu wojennego, kiedy te struktury już obrosły pracą organizacyjną, to chyba nie było gminy, w którym nie byłoby koła Solidarności RI. Wtedy województwo radomskie stanowiło jedno z 49 województw i to była bardzo duża siła, która inaczej funkcjonowała jednak niż środowiska Solidarności Pracowniczej, bo pracownicy w zakładach pracy byli na miejscu. Dzień w dzień przychodzili do pracy. Konsultacja była niezwykle łatwa, zwłaszcza w dużych zakładach pracy, które wiodły Solidarność. Natomiast w Solidarności RI była kwestia komunikacji. Była to kwestia prac polowych. Rolnicy muszą tam być. Co oznaczało, że przewodniczący, czy wiceprzewodniczący, czy sekretarz wpadali od czasu do czasu, a na stałe takim kimś, kto załatwiał sprawę, jeżeli było trzeba, był właśnie pełnomocnik do spraw interwencji. Stąd była moja aktywność. Zjazdy odbywały się najczęściej w niedzielę. Bardzo często były połączone z mszą świętą. Od samego początku była opieka duszpasterska, przynajmniej w Radomiu. Radomia w mniejszym stopniu dotyczyły te procesy scaleniowe, bo oprócz Solidarności Rolników Indywidualnych była Solidarność Wiejska, gdzieś tam była Solidarność Chłopska, jeszcze gdzieś jakaś, prawda? Więc ta kwestia nazewnictwa też była niesłychanie ważną rzeczą dla ludzi, którzy nie orientują się w historii polskiej wsi. Warto wspomnieć, że ludność rolnicza wolna w tradycji polskiej była nazywana włościanami. Ludność rolnicza, która dopiero w ramach zniesienia pańszczyzny, na przykład w połowie XIX wieku stawała się wolna, była nazwana chłopami. A jeszcze zupełnie inna grupa ludności wiejskiej, rolniczej, to były zaścianki, czyli po prostu szlachta polska, która do dzisiaj jeszcze potrafi stare szable przechowywać i którzy nigdy nie byli inni niż wolni, ale mieli inny status niż wolni włościanie, na przykład, nie wiem, w księstwie łowickim, tak zwani księżacy, bo tam nigdy nie została zaprowadzona pańszczyzna, tylko byli po prostu pełnoprawnymi obywatelami jeszcze przed rozbiorami. I istniały też spory pomiędzy nimi, to akurat nie w ziemi radomskiej, to w na ścianie wschodniej, ale znam relacje ze spotkania, gdzie w jednej w obszarze, powiedzmy, dwóch powiatów, w pobliżu siebie położonych miejscowości,
działały dwie grupy Solidarności RI i nie mogły się za żaden sposób ze sobą dogadać. No więc wreszcie ksiądz dziekan miejscowy zebrał wszystkie te grupy u siebie. On sam był liderem dla jakiejś części, a liderem drugiej części był jakiś ksiądz wikary z innej wsi, innej parafii. No, no i zjechali się, rozmowa się nie kleiła, na koniec się rozeszli i w czasie, kiedy wsieni zakładali płaszcze, ci wychodzący, to ten ksiądz wikary do swoich towarzyszy powiada: chodź ta chłopę, nic tu nie załatwimy, sama szlachta. To oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia to jest smaczek taki trochę egzotyczny. A jednak dla tych ludzi, zwłaszcza tam, gdzie istniały na przykład wsie chłopskie i wsie zaściankowe, to była niesłychanie doniosła kwestia ich społecznej tożsamości, poczucia godności, ważności itd. Oczywiście w sensie społecznym, jeżeli spojrzymy na Solidarność jako całość, to niezależnie, czy tam byli robotnicy, czy chłopi, czy dawni szlachcice, inteligencja, czy nie, to ktoś to tak ładnie powiedział, że to było ostatnie w dziejach powstanie szlacheckiego narodu. Ja mówię, nie w sensie indygenatów, tylko w sensie takiej pewnej mentalności. Dzisiaj niestety, zwłaszcza to młode pokolenie polskie, to bardziej rzędzianów w nich odkrywam, jeżeli już szlachciurów, niż kmiciców i skrzetowskich. Postulaty Solidarności Rolników Indywidualnych były związane z produkcją rolną i obrotem produkcją rolną. Były związane z zaopatrzeniem w takie elementarne, zdawałoby się, w świecie pracowniczym kwestie, jak ubezpieczenie rolnicze powszechne, z przymusowymi dostawami produktów rolnych, tak zwanymi kontyngentami, które były odbierane po cenach zaniżonych oczywiście, z sporami rozdzierającymi także społeczność wiejską w sprawie skupu mleka i jakości mleka. To można całą poezję na temat tego mleka opowiadać. Całe życie w to wchodziło, a z rzeczy takich istotnych społecznie, no to była kwestia komunikacji i pewnych praw. Na przykład, czy możemy odbyć w gminie zebranie, skoro to jest zebranie rolników z całej gminy, czy jakiś łobuz wójt będzie nam nie pozwalał. No to oczywiście my się dogadamy z księdzem proboszczem, ale wolelibyśmy w gminie, bo to jest nasze. No ale pan wójt i pan sekretarz nie byli pewni, czy nie stracą stołków, jak wpuszczą działaczy Solidarności Rolników Indywidualnych. Poza tym tam istniała też niesłychanie głęboka różnica mentalna. Proszę uświadomić sobie, z jednej strony to byli jak niedawni ubecy, którzy walczyli z antykomunistycznym podziemiem, to ich wychowankowie, w szczególności w bezpiece. Szefem Solidarności Rolników Indywidualnych Ziemi Radomskiej był pan Jan Pająk, który w chyba stopniu starszego sierżanta należał do oddziału w Harnasia Bębińskiego. Opisywał mi, jak rozbijali więzienie w Radomiu, gdzie Szary z Kielc przyjechał, żeby osłonę stworzyć, a Harnaś rozbijał, to pan Jan dowodził grupą, która rozbijała bezpośrednio bramę więzienną, mówił, z której strony podchodzili i w której bramie stał Harnaś. Oczywiście to towarzystwo komunistyczne, jak pan widzi, z trudem, jakieś inne słowo musiałem opanować, żeby się nie wcisnęło, to towarzystwo komunistyczne wiedziało, z kim rozmawia. Później, czy wcześniej, już nie pamiętam, jak tam w sekwencjach czasowych, chyba wcześniej jednak, z kolei Bębiński Harnaś pomagał Hedzie Szaremu, jak rozbijali kieleckie więzienie. To są takie
tam osłona polegała na tym, że Dębiński przyszedł i zrobił dym, przyjechała do niego cała bezpieka z Kielc i okolic. Kielce stały się puste i Szary mógł wykonać swoją robotę pod więzieniem kieleckim, wyprowadzić naszych ludzi z bezpieczniackiego kryminału. Te elementy były. Proszę sobie uświadomić, że to znacznie później, bo kilkanaście lat później, kiedy ja już byłem parlamentarzystą, kiedy były rozmowy na przykład z przedstawicielami SLD na temat członków podziemia, no to mówili tak, tak, Armia Krajowa, owszem, tego, no to były tragiczne sytuacje, ale ci z winu to byli skrajni bandyci, taką emfazą to z trybuny sejmowej. A ja tak siedzę i mam świadomość, że oni mówią o moim ojcu, który był podobno tym skrajnym bandytą. Więc te emocje grały dalej. One w tej chwili już albo gasną, albo przenoszą się na zupełnie nowe płaszczyzny, które wcale nie muszą być za chwilę mniej gorące niż te dawne.